piszę w tej książce trochę o naszej sytuacji w warunkach kryzysu. Mianowicie pokazuję, i to jest dość smutna konstatacja, że warto zobaczyć, przy pomocy jakich rezerw, jakich mechanizmów no, obroniliśmy się przed wpadnięciem w głęboką recesję. Uruchomienie szarej strefy, oczywiście oscylacji kursowej, ale jeżeli się przyjrzeć strukturalnym efektom tych strategii, to spadliśmy na niższy poziom złożoności, że tak powiem, technologicznej, a nie byliśmy i tak wysoko. Największe zwolnienia są wśród wyżej kwalifikowanych pracowników, także robotników. Branże eksportowe, ja się przyglądałam szczegółowo to. Strukturalnie spadliśmy oczko niżej, w sytuacji, kiedy strefa euro się konsoliduje, żeby pójść parę oczek wyżej. I tam jest taka prognoza, że obserwujemy w tej chwili takie przejściowe wyhamowanie globalizacji, bo każdy koncentruje się na sobie, ale oczywiście to wróci po paru latach i wtedy my możemy się już nie załapać. Ze względu na strukturę dochodową, która wtedy się pojawi, choćby ze względu na przedwcześnie wprowadzoną tego typu reformę emerytalną, która jej skutki dochodowe są studiowane przez banki i firmy zachodnie. I to jest nieatrakcyjne do inwestowania, to co z tego wynika. Ale przede wszystkim regres technologiczny i idący za tym regres no, naukowy, edukacyjny, badawczy, bo nie ma ssania. Także jest to książka, która z jednej strony jest fascynacja czymś, co już jest przeszłością. Jest przeszłością tutaj, bo miałam, znaczy w Europie, bo miałam okazję być w listopadzie na konferencji na jednym z prywatnych uniwersytetów w Tokio, gdzie pierwszy rozdział tej książki, oczywiście już po angielsku tam złożyłam i mówiłam między innymi o traktacie to, co tutaj mówię, ale ci ludzie też przestudiowali to wcześniej i dostrzegli to spontaniczne, bo ci, którzy byli autorami tego traktatu, między innymi Aleksander Stubb, który jest ministrem teraz spraw zagranicznych Finlandii, jeden z filozofów Nokii, czy ludzie tego typu, no, myślący bardzo nieortodoksyjnie, nie wiedzieli nic o Azji, ale instynktownie uznając, że coś nie jest systemem, czyli jedna logika, tylko wymaga uwzględnienia różnych logik, zaczęli myśleć o zasadach, technikach władzy, które od 2000 lat funkcjonują w Azji, gdzie właśnie wychodzi się, że jest złożoność, a nie system, są sieci, a nie system. I ci Azjaci, Japończycy, dostrzegli w tym traktacie ten potencjał, a nawet model integracji, który przypomina im to, co w latach 30. przygotowała tak zwana szkoła w Kioto, filozoficzna szkoła w Kioto, proponując podbitym tam Birma, Chiny i tak dalej, Mandżuria, właśnie taką integrację poprzez przestrzeń równoległych systemów normatywnych i uznanie przewagi Japonii przez zaakceptowanie jej metodologii myślenia o władzy, a nie samej ciężko przyłożonej władzy. I byli w ogóle, no ten mój entuzjazm do traktatu tam był absolutnie rozumiany, bo to przejście z logiki dwuwartościowej do instynktownie wprowadzanej logiki wielowartościowej i nawet w tym referacie no posunęłam się tak daleko, co znowu tutaj, jak się mówi o traktacie, to mówi się, a co my z tego mamy? A ja tam na przykład pisałam, że ten traktat uzmysławia, jaką rację miał taki filozof amerykański Quine, który pisał, że żeby zmienić stosowaną logikę, bo logika jest przecież konwencją, to najpierw trzeba zmienić koncepcję, co jest naprawdę realne. I ten traktat właśnie praca nad tym traktatem właśnie to zrobiła. Także to jest taka, no ten typ fascynacji, który dla kogoś, kto myśli w kategoriach politycznych czy w kategoriach interesu no, tej skali, państwa, społeczeństwa tej skali, oczywiście no, to jest
drażniące do potęgiętej, bo to jest po prostu robienie z czegoś, co jest szansą, ale jest też zagrożeniem, po prostu problemu. To samo, co zrobiłam z Solidarnością. Tylko szczęśliwie, u nas traktat nikogo nie obchodzi, nikt prawie nie przeczytał. Oprócz między Jarosława Kaczyńskiego, który dostrzegł te elementy, ale uważa, że nasi urzędnicy nie będą potrafili tego wykorzystać i ma rację zresztą, bo Komorowski nawet nie próbował wprowadzić w ruch przygotowanych regulacji, które by przystosowały parlament, bo po prostu nie widział w ogóle problemu. Ale to jest książka, która dlatego się nazywa Antropologia władzy, bo pokazuje, że problem, co jest chaosem, co jest porządkiem, co znaczy kontrolować, nie jest dany z góry, tylko wynika z przyjęcia pewnej wizji, co jest tą warstwą, która ma siłę sprawczą, którą warto właśnie, do której warto przyłożyć tą władzę. I że wystarczyła zmiana koncepcji realności, że Unia właśnie nie da się uporządkować w system hierarchiczny, bo jest taka, 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 żeby przyszły na myśl ludziom inteligentnym, a ci, którzy to pisali, to są ludzie naprawdę bystrzy, inne sposoby budowania porządku, które na przykład, i tam jest także o tym, z perspektywy naszego doświadczenia kulturowego, właśnie powiedzmy ten realizm to mistyczny, prawo naturalne, uniwersalia, trudność zaakceptowania, że to nie jest relatywizm, bo to, tam się traktuje poważnie te normy, ale uznaje się taki tragizm nieuchronny, że musimy żyć w świecie norm, które są w konflikcie, czego realistomistyczny tego nie przyjmuje. Że w naszym doświadczeniu nie ma tego odkrycia formy, które pojawiło jako czegoś innego, co ma własną dynamikę, co pojawiło się w XIV wieku w zachodniej Europie. Nie rozumie się tego dyktatu formy, którą narzucał traktat lizboński, gdzie nie ma, powiedzmy, dyrektyw, tylko są, wszystko jest na zasadzie alternatyw, ale pokazane są konsekwencje. Jak wybierzesz tą ścieżkę, to znaczy to, to i to. Także ten dokument jest także przykładem, tam się nie eksplikuje tej tradycji filozoficznej, bo dla ludzi, którzy to pisali, to jest po prostu no tak jak oddychanie. Oni się wychowali w ich dobrych szkołach, ich tego uczono. Także powiedzmy, pisali tak, jak ich wyobraźnia im dyktowała, ale w naszej tradycji to jest zderzenie. I brałam udział w ciekawych dyskusjach, no w miejscach, w których to zderzenie dostrzegano, bo politycy tego nie czytali, ale czytano to w kościele katolickim. Oczywiście no nie wszędzie, ale na Kulu, w Uniwersytecie Wyszyńskiego. Profesor Mazurkiewicz, który jest zresztą sekretarzem Rady Episkopatów przy Komisji Europejskiej w tej chwili, politologiem z Uniwersytetu Wyszyńskiego. I widać było tą ewolucję. Mianowicie dostrzegli ten, że ten traktat jest taką postsekularną konstrukcją. W tym sensie, że nie zakłada się już, powiedzmy, odrzucenia wartości, powiedzmy, zakorzenionych, powiedzmy, w religii, ale ustawia się je w sytuacji, w której odmawia się uznania, że to jest system absolutnie prawdziwy. I wymusza się konsekwencje tego na prawodawstwie w poszczególnych krajach. Ale, i oni to dostrzegli, normalny człowiek dalej może maksymalizować, być fanatykiem, trzymać się tylko tej części,